Brawo, będziemy wyjeżdżać na pas, włączasz teraz fotelka do ładowania w dół. Tutaj w prawo, kręcimy. W trakcie lotu będziemy się skupiać na przylotę pokładowym. Przelacelować. No, super. Teraz musi na wyświetlaczu nawigacyjnym, jeżeli chcesz utrzymać lotny kierunek pasa, musi się biała linia zgadzać z tą czerwoną oczekiwaną, i tak będziesz prosto na osi. Wtedy tam jest hamulec postojowy. Nie dajemy hamulca na osi. Skręcamy troszeczkę w prawo jeszcze i tutaj zerujemy. I zobacz, masz kierunek. Gotowy? Naciskamy czarny przycisk tutaj w dole. Musi być w środku krzyża. Widzisz to? Tak, teraz dobrze. Patrzcie na ekran. Dobra, patrz. Skręcamy w prawo i patrzcie na kropkę. Ona jest teraz w środku krzyża, sięgamy na siebie. Cały czas tak steruj stronami, żeby tą kropeczkę w środku tego krzyża zatrzymywać. Jeżeli krzyż ucieknie ci w lewo, to wtedy skręcisz w lewo. Jeżeli w prawo, to polecimy za nami w prawo. Do góry podciągnąć. 500. Sync rate.